Targi edukacyjne organizowane są po to, by gimnazjaliści mogli poznać ofertę edukacyjną szkół w Polkowicach i sąsiednich miastach. Ma im to ułatwić wybór szkoły i dalszej drogi kształcenia. Targi edukacyjne organizowane są na przemian w dwóch polkowickich gimnazjach. W tym roku była kolej na gimnazjum nr 1. W sobotę w szkolnym holu wystawiły się szkoły z Polkowic, Lubina, Głogowa, Chocianowa i Rudnej. Łącznie było to 15 szkół, swoje stoisko miał też Volkswagen i OHP. Każda ze szkół prezentowała się od jak najlepszej strony. Szkoły ponadgimnazjalne prezentowali najczęściej absolwenci właśnie gimnazjum nr 1. Czuli się tu u siebie i łatwo im było rozmawiać z niewiele młodszymi kolegami. Wybór gimnazjaliści mają spory, kilka liceów ogólnokształcących, technika i szkoły zawodowe. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej to jeden z ważniejszych wyborów, jakiego młodzi ludzie muszą dokonać czasem już samodzielnie, bo rodzice z wiekiem mają coraz mniejszy wpływ na decyzje nastolatków. Życzymy więc, by wybrali zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, zdolnościami i możliwościami.